Jesteśmy. Mieszkasz tu? Mhm. Tędy. Czekaj, to mój ołtarz? Chciałem go zobaczyć. Dla wielu gigantów poznanie własnej przyszłości jest czymś pięknym. Oczywiście w niektórych przypadkach trochę miesza im to w głowie. Gotów? Tak, śmiało. Już to widziałem, zanim rozsypaliśmy prochy. Było na ścianie. Wszystko się wydarzyło, jak na malowidle. Ale to było zniszczone. O, to my. Co jest w worku? Ciekawe, kto to. Chwila. Nie. Niemożliwe. To się nie wydarzy. Nie. Nie. To nieprawda. Ten żelazny las, nawet Utangard, to nie istnieje. Robi. Hej. Spokojnie. Hej, będzie dobrze. Zobaczysz. Hej, spójrz na mnie. Hej, spokojnie. Spokojnie. Dobrze. W porządku, już dobrze. Przepraszam, nie wiem, co się stało. Nie, nie przejmuj się. Zdarza się każdemu. To? Serio każdemu? No nie przemiana, ale każdy boi się przyszłości. To nie może być moja przyszłość. Mam służyć Odynowi, a ojciec zginie. Nie ma mowy! Ale nie ma żadnej innej możliwości, więc lepiej się z tym pogódź! O kurde, to nie było miłe. Słuchaj, to wszystko nieważne. Ta cała przyszłość, a nawet Loki. Jesteś gigantem. I najwyraźniej odkrywasz w sobie moce, których jeszcze nie rozumiesz. Przejdźmy się, chodź. Pomożesz mi w czymś, a ja cię nauczę. No wiesz... Spraw gigantów. No chodź. Loki, musisz mi pomóc. A to co? Masz, chodź za mną. Dokąd idziemy? Zbierzemy jedzenie, zasadzimy nasiona, dzień jak co dzień. Ale najpierw musisz kogoś poznać. Loki, oto Jalla. Cześć, Jalla. Miło cię poznać. O rety. Niezła z niej bestia, co nie?
Grzeczna mała. Ganga. To pewnie wiesz o tym całym czempionie. Jotunu? No? Chcesz, żebym tak cię od teraz nazywała? Nie, może być Loki. Dobra. Czempionie. To dokąd się wybieramy? Musimy nazbierać owoców. Powinniśmy je znaleźć w dole rzeki. Tamte kwiaty. Ciszę. Co? Dobra. Nie, tak się nazywają. Ciszę. Rosną tylko w Jotunheimie. Mama i ja często kładłyśmy się wśród nich po tym, jak kłóciła się z babcią. Tylko wtedy znajdowała spokój. Jest owoc. Weźmy go. Dla kogo to? Wilki muszą coś jeść, nie? Nigdy nie widziałem takich owoców. To zieliwki. Mama kazała mi jeść po jednej dziennie, żebym miała siłę. Smakują paskudnie. Ale chyba podziałały. Słucham? Chyba cię polubiła. Tak, jasne. Zerwiesz te? Mam ją. Te wilki. Opiekujesz się nimi? Tak, to moi przyjaciele. Chętnie poznam ich więcej. Ile owoców jeszcze potrzebujesz? A co, chcesz już iść? Nie, tylko najwyraźniej będę musiał ocalić ojca. Loki, mamy czas. Na górze jest owoc. Więc musimy się tam dostać. Up! Czekaj, mówiłaś do mnie czy do jaka? Pomogę ci. Więc dzięki. Nie ma za co. Zapraszam. Słuchaj, wiem, że świetnie się tu bawimy, ale nie chcesz pogadać o tym, co widziałeś na malowidle? To, co widziałem, nie będzie miało miejsca. Nie dołączę do Odyna, nie stracę ojca. Jeżeli matka czegokolwiek mnie nauczyła, to tego, że prędzej czy później takie przepowiednie się spełniają. Mój ojciec nauczył mnie zamykać serce. Ale ja nie potrafię. Nie na to.
Nie mogę dosięgnąć. Hafa! Wiesz, myślałem, czy by nie udać się do Asgardu, ale nie mógłbym. Tak? Ojciec nie pomagał mi odkryć przeznaczenia, ale kiedy byliśmy sami, Odyn zaproponował mi, że będzie mnie uczył. Jeśli byłeś z nim sam na sam, mógł łatwo cię zabić. No, nie aż tak łatwo. Zbliżmy się do krawędzi. Taka ukundum. Więcej owoców. Mamy dużo, ale lepiej mieć zapas. Skąd wiesz, że są dojrzałe? Rodzice mnie nauczyli. To trochę zgadywanka. Czyli nie możesz być pewna wszystkiego, co się wydarzy. Tylko tego, co ważne. Jala nie przejdzie pod tym pniem. I już. Dalej, mała. Zbieranie składników, karmienie zwierząt. Robisz to codziennie? Bez tego zginą. Sporo jak na kogoś w twoim wieku. Naszym. A, racja. W czasie jednej z moich ostatnich rozmów z ojcem przeprosił mnie, że nie zdołał mnie ochronić. Że musiałam tak szybko dorosnąć. Przynajmniej w ogóle coś powiedział. Ojcowie to mają gadane, co? Ładny widok. O, to nie wszystko. Zobaczysz. Wiesz, może Odyn cię do czegoś potrzebuje. Albo może to tylko pozory. Może to ja zwodzę Odyna. Jesteś dobry w mydleniu oczu? Zdarzyło mi się okłamać ojca. A, mistrz podstępów. Wrzuć zieliwki do tego wiadra. Hej, gdybym musiał naprawić łuk czy coś... To mogę... Jasne! Mam zapasy w szafie z narzędziami. Tak nawiasem, zostawiłam w niej coś dla ciebie. Przyjdź do Jali, kiedy będziesz gotowy. Mogę tu jeszcze trochę zostać? Tak długo, jak zechcesz. Hej, co powiesz o tym? Namalowałam to z babką. Nie byłam zbyt dobra. Angrbodo, mówiłaś, że w Utangardzie łatwo się zgubić.
Ale co to za miejsce? Znasz Emira? To pierwszy z gigantów. Zginął Co dalej? No, teraz muszę zebrać korzenie Wist i je z nimi zmieszać. No, chyba, że chcesz już iść. Nie, mogę zostać. Chcę zostać. Wiesz co? Ja też maluję. No, rysuję. Co na przykład? Różne rzeczy. Potwory, artefakty. Wszystko, na co trafiamy razem z ojcem. O, to on też jest artystą? Nie. Na górze są korzenie. Spokojnie, mała. Dasz radę. Masz jakieś zwierzęta, które szybciej biegają? Bez urazy, Jalla. No jasne, że tak. Ale nie uniosą nas obojga. Tak jest dużo łatwiej. Jasne. I zebrany. Dalej jest kolejny. Weź tylko tyle, ile trzeba. Widzisz? Schowaj to. Korzeń łatwo się łamie. O tu. Wystarczy kawałeczek. Wystarczy dobrze obrócić. W ten sposób? Tak jest. Idziemy! Idziemy! Tam jest więcej korzeni. Ona naprawdę mnie nie lubi, co? Lubi. Po prostu oprócz mnie spędzała czas tylko z jedną osobą, która... Brawo! Na skalę! Dziwnie się czuję, gdy się zmieniam. Jakbym nad sobą nie panował. A musisz? No, przynajmniej jest tu trochę korzeni. Skoro tak, to je zbierzmy. Nie nożem, pamiętasz? O, jasne. Przynajmniej nie wszystko stracone. Alfa!
Może na razie nie będę zbierał korzeni. To nie twoja wina. Hej, chyba zrobili nam przejście. Dogońmy Jalle, nim przylezie ich więcej. Nic ci nie będzie. A co z tobą, Loki? Co czujesz, gdy się zmierzasz? Tylko wściekłość. Wyzwoliłeś tego wilka dzięki tej wściekłości. Musisz znaleźć coś, co go ujarzmi. Jak? Możesz wykorzystywać do walki różne emocje, nie tylko złość. Skoro gniew go uwalnia, może coś musi zostać z sobą. Dokąd prowadzi ten most? Trzymaj się. Wow! Podobało ci się, prawda? Może. No i w domu. Tak. Wrzućmy korzenie do tego wiadra po lewej. Potem zostanie nam już tylko jedno. Wszystko gra? Tak, tylko lepiej wracajmy już nad wodę. Tędy. Możemy tu jeszcze trochę zostać? Przydałoby się, no wiesz, naprawić to i owo. Jasne. Ty umiesz się zmieniać w zwierzęta? Jeszcze nie, ale pamiętaj, że ty jesteś nie tylko gigantem, ale i bogiem. O. Dzięki, że mi przypominasz. Wybacz. Żartuję. Przez tunel po prawej, Jallo. Tam zmierzamy. Ślepa uliczka. To. Ale fajne zaklęcie. Doskonale ukrywa to miejsce. Może dlatego nie wyczułem innych gigantów, kiedy byliśmy tu z ojcem. Duszę masz w nożu? Że co? No, tam jest dusza w twoim nożu. Nie wiedziałeś o tym? Nie! Czyja dusza? Wiesz co? Może powinna tam zostać, dopóki się nie dowiesz. Ale jak? Przecież ja nie kradnę ludziom dusz. Jalla potrzebuje chwili, żeby przejść bokiem.
Co tam robisz? To mnie odpręża. Rzucam tak, by odbiły się jak najwięcej razy. Spróbujesz? To nie takie trudne. Pomóc ci? Nie, chyba załapałem. Zobaczmy. Jeden. Proszę, śmiejesz się ze mnie? Nie śmieję się z ciebie, tylko... Naprawdę? Śmieję się z sytuacji. Aha. No dobra, może przyda mi się pomoc. Dasz radę, rzuć bardziej płasko. Musisz wypuścić kamień w dobrym momencie. Okej, to patrz! Śmiej się, wilka Loki! Tylko kontroluj się! Jestem z tobą! Proszę, możecie nas zostawić w spokoju? Ostatni rzut się nie liczył. Tak, nawiasem. Liczył się. Draug wyskoczył z wody. Wymówki. Możesz spróbować później. Gdzie teraz idziemy? Mam coś dla ciebie. Coś jakby... prezent? Mam się czego bać? Nie. Tylko... ja nic dla ciebie nie mam.
Mogę cię o coś zapytać? Pewnie. Czyli ty i ja jesteśmy ostatnimi gigantami? Tak jakby. To skomplikowane. Chcę wiedzieć. Coś ci pokażę i wszystko zrozumiesz. Obiecuję. No, a co z moją przepowiednią? Jeśli mówi prawdę, co powinienem zrobić? Nieistotne. Nie zmienisz tego, co ci pisałam. Możesz z całych sił uciekać przed losem, ale i tak się wypełni. Czyli nikomu nie udało się zmienić swojego losu? Nigdy? To znaczy, może i da się zmienić szczegóły, ale koniec zostaje ten sam. Lepiej świadomie kroczyć swoją ścieżką, niż się jej opierać. Mam jeszcze jedną. Aistla bardzo się ucieszy. Jest nie na żarta. Co to? Dźwig. Musimy tu na chwilę zostawić Jallę. Jedziemy w górę. Fara! Nie zdajesz się cieszyć na myśl o tym prezencie. Bo zbliżamy się do celu. Ale co to znaczy? Zrozumiesz, jak już dotrzemy. Pora, bym wypełniła moją część przepowiedni. Chodź za mną.
tędy. Zbliżamy się do Doliny Poległych. Co się z nimi stało? Mieli dość życia w strachu przed Asgardem, więc się ukryli. Zostawili stos ciał, by zmylić Odyna, jeśli ten trafiłby kiedyś do Jotunheimu. Gdzie się ukryli? Zobaczysz. Nie trzeba. O, to kulki. Czekaj, już je widziałeś? Znalazłem kilka w Midgardzie. Gdzie? W obrazach twojej mamy. Ale to... Jest ich więcej. Ale po co? Spójrz. Jacy. Chrodr. Delikatnie. Bara. Giganci. Należały do gigantów? To są giganci. Mieli wybór. Zostać w Jotunheimie i zaczekać, aż Odyn znajdzie sposób, żeby ich wyrżnąć. Albo się schować. Mój ojciec pomógł zakląć ich duszę w kulkach. Zanim umarł, przekazał je mnie. Właśnie w nich znaleźli spokój. Teraz to twoja odpowiedzialność. Na pewno? No... Mama to widziała. Będziesz wiedział, co z nimi zrobić, gdy nadejdzie czas. To znaczy kiedy? Nie wiem. Wracajmy. To jest... ogromna odpowiedzialność. Tak. Cała twoja. Hej, w porządku? Tak. Tak, to po prostu koniec. Jak widać. Skoro już ci je dałam, moja rola w tym wszystkim jest skończona. Możesz pójść ze mną. Zawalczyć z Odynem. Gdybyśmy mieli razem walczyć, raczej nie zniknęłabym w połowie twojego przeklętego malowidła. Rozumiem. Wiesz, powinny być w komplecie. Nie sądzisz? Chodźmy już. Ha! Najwyższy szczyt światów. Wszedłem tam, jak raz byliśmy w Jotunheimie. Z ojcem. Kojarzysz palce giganta? Rozsypałem tam prochy matki. To było tak dawno. Hej, jakieś głupie malowidło nie musi świadczyć o końcu twojej historii. Wiem. Nadal mam swoje plany, ale... wykonałam już zadanie dla gigantów. To
Kim teraz jestem? Przyjaciółką? Czułeś to? Ale co? Pomóż mi z tym. Wracajmy do Jalli. Coś jest nie tak. Jalla! Angrbodo, pomożesz? Nic jej nie jest? Cała? Tak, nic jej nie jest. Przepraszam za to. Czyli... te kulki... Tylko tyle zostało po gigantach? Nie do końca. Część z nich po prostu zginęła. Ale... gdzie mogą być? Wiadomo tylko tyle, że nie ma ich w dziewięciu światach. Farah! Za tymi skałami jest zapadlisko. Tam zmierzamy. Powinniśmy... Coś cię trapi? Nikt nie wierzył, że to miejsce istnieje. Ale się zdziwią. Loki,
Nie możesz nikomu powiedzieć o żelaznym lesie. Nawet ojcu. Las jest bezpieczny głównie dlatego, że Odyn go nie szuka. Moje zaklęcia odeprą zwierzynę, ale jeśli przyjdą tu Asgardczycy... Rozumiem. Przepraszam. Nikomu nie powiem. Mamy towarzystwo. Rety! Cześć! Pa! Jest kolejna. Czyli Irpa jest przywódcą Watahy? Nie. Rządzi nią Not. Za starszyzny. Przed nami zapadlisko. Pełno tam potworów. Kiedyś zdobywałam tam składniki na farbę. Mówisz? No to je przepędźmy. Twoja farba jest ważna. To znaczy, jeśli chcesz. Jasne. Co mi tam? Lina. Idealnie. Hej! Hej, ja... Zniszczyłeś kwiat? Nie, to prezent. Dzięki, ale zatrzymaj go. Tak czy siak, szukamy gniazd pełzaczy. Znajdziemy w nich moje składniki i rozglądaj. Ciemno jak w grobie. Coś poradzę. Pełzacze! Całe gniazdo! Są dosłownie wszędzie! Złap to! Jeśli zapalimy pochodnie, będziemy mogli je zobaczyć, załatwić i zabrać co trzeba. Do dzieła. Ty prowadź. Ja będę... oświecać. Zapalę! Buch! Nie trudno się tu zgubić, co? Spokojnie. Damy radę. Jeśli zobaczysz pochodnie, rozświetlę nam drogę. Zapalę! Znów coś widać! Dziwnie tu pachnie, jakby starą wodą. Na dole jest dużo chłodniej. Zapraszam do Midgardu.
Już zapalam. No coś widać. Daję słowo, że nie było to tak groźnie. Uważaj, te gniazda są nie tylko... Jasne. Musimy znaleźć resztę. Jak tam, czempionku? Chyba jesteśmy blisko gniazda. Zapalę ją. Ci. No!
powinno zostać ich dużo.